Dzień dobry wieczór, Polsko! Witam was bardzo serdecznie, ale zanim przejdę do sedna, mam dla was krótką informację. Wyjeżdżam. Ale nie bójcie się, nie na długo. Postanowiłem, że zanim ten mój wzrok totalnie się wypali, chciałbym jeszcze zobaczyć polskie morze. Chciałbym przejść się nad Bałtyk. Więc od tego czwartku przez tydzień, czyli od 11 lipca, będzie można mnie spotkać w miejscowości Łazy. To jest niedaleko Mielna, więc jeśli też się tam wybierasz, może na mnie trafisz. Wezmę ze sobą kamerę, może uda mi się sfilmować jakiś tam materiał, aby pokazać wam, jak zachowuje się wariat nad polskim morzem. Tak, naprawdę, cieszę się jak dziecko. Nie byłem nad morzem bardzo, bardzo długo. Dobra, przechodzimy do najważniejszych informacji. Brawa dla was, gratuluję wam i dziękuję za to, że przez pierwszy miesiąc tak dzielnie walczyliście. Aż piosenka Człowiek, który nie widział gwiazd w moim wykonaniu zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie. Piosenka z sercem. Plebiscycie, który organizuje kampania Music for Life, która pomaga po prostu chorym dzieciom. Jestem z was naprawdę dumny. Ta armia powstała po to, aby walczyć z nudą, z komercją, ale także pamiętajcie, że naszymi pociskami jest miłość. I w takich sytuacjach pokazujecie, że naprawdę jestem z was dumny i to, co robię, ma sens. Dziękuję wam serdecznie i czuję się wzruszony, że jesteście ze mną. Dostałem dzisiaj maila od organizatorów tego plebiscytu, od organizatorów całej tej kampanii, którzy napisali, że w związku z tym, że po pierwszym miesiącu prowadzę, otrzymuję w nagrodzie wyjątkową koszulkę Music for Life. I tak będzie przez kolejne chyba tam 3 czy 4 miesiące, tyle ile trwa ten konkurs, więc jeśli będziemy utrzymywać to miejsce pierwsze, ja będę dostawał od nich jakieś gadżety, które oczywiście chcę przekazać wam, bo dzięki wam zajmujemy to pierwsze miejsce, dzięki wam uszczęśliwiacie trochę te chore dzieci, tak? Bo to nie jest tak do końca, że wszystkim można pomóc, ale zawsze jakiś tam sprzęt, lekarstwa jest potrzebne, zwłaszcza w tak biednym kraju jak Polska. Okej, zastanawiałem się, jak tą koszulkę mogę przekazać wam. Chciałem po prostu wyłonić spośród komentarzy kogoś, ale brat i żona ściągnęli mnie na ziemię, mówiąc, że to jest Polska i tu nie każdy jest uczciwy i żebym tak nie wierzył ludziom, że ktoś może napisać, że wysłał SMS-a, a wcale tego nie zrobił. No nie wiem, ja wam ufam, ale stwierdziłem, że faktycznie to by było nieuczciwe. I jedyne, co mi przyszło do głowy, to takie rozwiązanie. Ja teraz wyjeżdżam, a wy przez tydzień, ci, którzy wysłali SMS-a, przysyłajcie mi maila z imieniem, nazwiskiem i z adresem oraz z treścią SMS-a zwrotnego, jakiego otrzymaliście po wysłaniu SMS-a na jakąś tam piosenkę. To nawet nie muszę być ja. To może być ten, co zajmuje drugie miejsce, trzecie, czwarte, piąte. Ważne, że ten materiał dotarł do was i jakiegokolwiek SMS-a wysłaliście. Więc przyślijcie do mnie ten SMS zwrotny, który otrzymaliście, jego treść. Dzięki temu będę wiedział, że na pewno wysłaliście tego SMS-a. I jak wrócę, wypiszę sobie wszystkie imiona, nazwiska, adresy, potnę kartki i będzie losowanie. Zwycięzca dostanie koszulkę Music for Life. Jeśli będzie chciał, to mój podpis na koszulce lub na zdjęciu, które dorzucę. No, tak więc czekajcie na losowanie, może jeszcze coś dorzucę do tej puli od siebie, ale to na razie niespodzianka. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję i życzę sobie i wam miłego odpoczynku. Pozdrawiam.